czas na podsumowanie zawodów drugiej kwalifikacji galowego Pucharu Polski Wago CSN we Wrocławiu. Na starcie stanęła bardzo duża grupa zawodników, 200 koni w samych zawodach ogólnopolskich. Finały bardzo emocjonujące rozpoczęły się w sobotę konkursem kategorii Open. Wygrała go Klaudia Rohrbach, ona jest ex aequo z tą Amazonką, która wygrała pierwszą kwalifikację w Dąbrówce Małej, mam tutaj na myśli ranking. A niedziela, konkurs Grand Prix oglądał komplet publiczności we wrocławskiej hali. Do rozgrywki dostało się aż 14 par. Wygrała Kati Lakander z Niemiec, no, która niestety zabrała i punkty, i premie finansowe polskim zawodnikom. Ich bin hier gekommen, ich habe von dem Turnier gehört von Bekannten und die haben erzählt, es ist alles schön hier. Und das passt vom Zeitpunkt hier uns total gut für den Zustand, wie unsere Pferde jetzt sind. In Deutschland habe ich sowas nicht gefunden, also habe ich hier genannt und war sehr froh, dass das akzeptiert wurde und bin sehr glücklich hier zu sein. Das gefällt mir hier sehr gut. Ich finde die Turnierhalle total schön, der Abreiteplatz ist völlig vernünftig, die Pferde wohnen hier gut, also ich habe nichts zu beschweren. Dobrze jechał Marek Lewicki, który do rozgrywki jako jedyny wprowadził dwa konie. Drugie miejsce zajął na koniu Corrado X. Zaryzykował na Abigail, to nie do końca mu wyszło, ale tak czy inaczej wielkie brawa dla zawodnika klubu Czachary Pogorzelica. Przede wszystkim parkour był bardzo wymagający. Powiem szczerze, że był skok za skokiem, nie był długi parkour, nie było chwili odpoczynku. Także dwa razy zadyszki dostałem, zjeżdżając z tego parkouru. No jechałem jeden z pierwszych na Corrado, jechałem tak asekuracyjnie, młody koń, sam do końca go jeszcze tak nie znam, jak on się będzie zachowywał w tych rozgrywkach przy takim wyższym tempie, w mocniejszej jeździe. No przejechałem na zero, myślałem, że to wystarczy, podjąłem ryzyko na Abigail, niestety nie udało, poślizgnął mi się w krótkim zakręcie, nie udało się. Drugie miejsce też dobre. Michał Tyszko zajął trzecie miejsce, tym samym pozwoliło mu to na objęcie prowadzenia w tabeli. Bardzo cieszę się z zajętego miejsca. No, na razie udało się wyprzedzić rywali, ale rywalizacja będzie dalej zacięta. W Salio jedziemy kolejną kwalifikację, także tam dalej musimy powalczyć o miejsca, żeby wypracować sobie delikatną przewagę nad rywalami. No ale do samego końca będziemy musieli zachować czujność i dobrą formę, żeby udało nam się dociągnąć ten wynik, który teraz uzyskaliśmy. Nie można powiedzieć, że Polacy nie walczyli, bo duże ryzyko podjęli ci, którzy je zawsze podejmują. Kamil Grzelczyk na Vibaro oraz Adam Grzegorzewski na Ocarino. Dzisiaj niestety nie ustrzegli się błędów. Wspólny konkurs kategorii juniorów i młodych jeźdźców wygrała juniorka Amazonka z Mazur Martyna Rynkiewicz na koniu Nurmete. To pozwoliło jej objąć prowadzenie w tabeli swojej kategorii wiekowej. Pięknie starty w młodych jeźdźcach rozpoczęła zeszłoroczna zwyciężczyni juniorów. Amazonka klubu Agrohandel Śrem Dajana Pawlicka, dziś najlepsza wśród młodych jeźdźców, a jednocześnie w konkursie wspólnym łączonym zajęła drugie miejsce. To wszystko z Wrocławia, z zawodów HPP, Wago, CSN, a spotykamy się ponownie już za tydzień w dniach od 18 do 20 listopada. Trzecia kwalifikacja Pucharu Polski w ośrodku jeździeckim Salio, niedaleko Łodzi.